Piotr Peniszewski dla MMO Rocks razem z Piotrem Stusem, który 6 grudnia zmierzy się z Jayem Silvą. No powiedz Piotrek, jak się zapatrujesz na tą zmianę rywala? Rywal wydaje się trudniejszy niż Abu. To wszystkim, cześć wszystkim. Ja się bardzo dobrze czuję. Czuję się wyróżniony przez federację, że dają mi szansę od razu z Jayem Silvą. Nie ukrywam, że gdzieś tam w głowie, prawda, mieliśmy ze sztabem to, że po przejściu Azajtara jest ten Silva. Tak więc dla nas to jest taki delikatny kopniak w tyłek o jakiś, prawda, kilometr dalej po prostu w mojej karierze. Ja się super czuję z tym, bardzo się cieszę, wręcz tak naprawdę może zawahania na temat, jak został rzucony, prawda, nazwisko Jaya Silvy, to może było, nie wiem, 10-15 minut. O kurczę, już. No dobra, jak już, to już. I to jest wszystko. No tutaj kibice nie ukrywali, że mało osób jest zainteresowanych swoim rewanżem z Abu, a za to właśnie walka z Silvą no, okazała się takim, czy było ciepłe przyjęcie tej walki. Dla ciebie to ma jakieś znaczenie, że też jakby to jest wsparcie fanów na taki pojedynek? Znaczy na pewno tych takich fanów to jest ogromne podziękowania w ich kierunku i wiadomo, że doping i fani, którzy zawsze wypowiadają się, niekoniecznie muszą się dobrze wypowiadać, tylko sensownie, bo to grunt w tym, żeby każda wypowiedź miała sens i była przemyślana, to im bardzo dziękuję i nawet najbardziej gorzką taką, prawda, prawdę i uwagi będę znosił sumiennie i będę starał się poprawiać to, co oni mówią, ale no, gorzej z tymi tak zwanymi hejterami. Tak, nazwijmy po imieniu, hejterami, którzy po prostu... A nie brakuje ich, to nie ukrywajmy. No, a ja się cieszę. Każdy ma takich zwolenników i przeciwników i to o to chodzi. No wtedy, prawda, to życie ma jakiś smak, bo no, nie chciałbym mieć takich tylko fanów, którzy patrzą na mnie jak na jakąś, prawda, taki cukierek błyszczący i diamencik, który jest super, ekstra i nigdy nie słyszę żadnej krytyki, bo można, prawda, popaść w jakieś takie przeciwieństwa nawet... Dziwnych rzeczy, no, dziwnych ludzi generalnie. No właśnie, w każdym razie o to chodzi, że zawsze warto mieć taki głos, prawda, gdzieś nawet z boku, który jest rozsądny. Stary, musisz to poprawić, to poprawić, to poprawić. Oczywiście trenera, który jak jest obiektywny i patrzy dobrze. No i takim fanom bardzo dziękuję i się cieszę, że jeżeli ta walka jest przyjmowana z radością i że jest ta zmiana na plus i ludzie chętniej będą ją oglądali, tym bardziej, że KSW tutaj kolejny raz, nie wiem, jakby mnie wyróżnił, że ta walka jest tak naprawdę przed Pudzianem, przed Pawłem Nastulą, przed Borysem i przed Mamedem. No uważam, że to jest dobre stanowisko jak na miejsce kariery mojej, w której się znajduję aktualnie. No, czwarta od góry walka z Jayem Silvą. Myślę, że chętnie ludzie obejrzą. Ja się cieszę, jak oni się cieszą, to w ogóle wszyscy się razem cieszymy. Powiedz, no ostatnie twoje walki w KSW, no żadna chyba się od, nie pamiętam ilu już, nie odbyła bez kontrowersji, albo to przez werdykty, od dwóch, no okej, okay, dobra. Czy dla ciebie to jest jakieś męczące? Chciałbyś po prostu mieć taką zwykłą walkę, po której nie będzie gadania, nawet wiesz, wygrana, przegrana, ale żeby nie było tego gadania, no że tutaj, a ktoś cię przewiózł, że tutaj coś, wiesz, Irena się zasędziowała, no standardowa... Irenę zawsze pozdrawiam, Irena, pozdrawiam cię. Nie, oczywiście to są śmiechy. Czy bym chciał? Powiem ci, mi jest to szczerze trochę obojętne, bo hejterów nie czytam, nie mam bardzo rozsądną panią menadżer swoją, która generalnie odsiewa, ona mi zabrania, ona mi zabiera Facebooka z telefonu, ona mi zabiera Instagram, wszystko, przed walką nie mówiąc, ale i po walce nawet, to nie jest tak, że ja pierwszy co robię po walce do komputera, o czy się podobało, czy nie. Nie, tak przepraszam wszystkich tych, którzy dobrze, pozytywnie piszą, nie piszą, ja centralnie mam to w... Ja tego nie czytam. No. Nawet jeżeli chcecie coś mi przekazać i tak dalej, to ja chętnie podam swojego maila, piszcie do mnie i wtedy będziemy dyskutować, tylko żeby ta dyskusja była faktycznie taka, tak zwana face to face, a nie na zasadzie, że ktoś tam, nick jakiś tam 77921 wypowie się o mojej walce tak czy siak. Nie wiem, ja trenuję aktualnie w WCA, prawda, w Wanko z Warszawa z Piotrem Jelenieckim i jeżeli ktoś by chciał pomóc mi w przygotowaniach, ja naprawdę serdecznie zapraszam. Każdą krytykę bardzo dobrze zniosę, a czy walki mają się odbywać bez kontrowersji? Ja sam sobie tego życzę, żeby wejść i nie pozostawić żadnych spekulacji po mojej walce. I mam nadzieję, że tak jak zapowiadałem to przed Azajtarem, tak teraz też wkładam wszystko w moje przygotowania, a myślę, że są naprawdę ciężkie i zawsze powtarzam, że są najcięższe w moim życiu, bo jestem nadal, nie wiem, może młodym zawodnikiem i staram się z każdym przygotowaniem jeszcze od siebie więcej dawać. Tak więc dam z siebie 110% albo 120% na tyle, co będzie mi stać. Nie będę kalkulował i to jest moje marzenie takie największe. Nie chcę tej walki wygrać, to nie jest moje marzenie, bo ja tę walkę na pewno wygram, ja to wiem. Moim marzeniem jest to, żeby przestać myśleć, kalkulować po prostu, żeby po prostu wejść, zrobić swoją robotę, podnieść rękę do góry, podziękować i zejść, iść do szatni, się cieszyć. A propos tych kalkulacji, no ostatnie twoje trzy walki to taki pełny zestaw jest. Wygrana, przegrana i remis.
Czy to też właśnie a propos tego kalkulowania, masz to w tyle głowy, że no, warto by wrócić na ten zwycięski tor, bo no, to, powiem, są potknięcia teraz w ostatnich trzech walkach. No są potknięcia, aczkolwiek to też tak jest, że ja kiedyś powiedziałem takie słowa, że ja już jestem kompletnym uczniem. Ja już mam wszystko. Mam wygraną przez knockout, mam przegraną przez knockout, mam wygraną przez poddanie, mam przegraną przez poddanie, mam przegraną na punkty, mam wygraną na punkty. Tfu, tfu, nie mam tylko przegranej przez kontuzję, ale to tego nie będzie nigdy, mam nadzieję. No, ale mam wygraną przez kontuzję, bo z Krzyśkiem Kułakiem wygrałem. Tak więc mam już pełen komplet ocen, no i teraz już idziemy tylko do góry. Powiedz, no Jay Silva, no szeroko znany, mieliśmy okazję zobaczyć go w KSW 3 razy. Walczył z Michałem Materlą, twój kolega, też sparring partner. No powiedz, jak zapatrujesz się na walkę z Silvą, jest niewygodnym strikerem. Powiedz, jaki masz game plan, jak widzisz tak przebieg tej walki? Nie mogę powiedzieć ci, bo on będzie sobie to tłumaczył przecież. Nie, no oczywiście postaram się go zaskoczyć na tyle, myślę, że na tyle bardzo dobrze żyję z Michałem Materlą, jest to mój naprawdę serdeczny przyjaciel. Dzielą nas dosyć duże kilometry i jego kontuzja teraz tylko spowodowała to, że się razem pewnie nie przygotowujemy tak naprawdę do tej walki, ale no mam bardzo dużo jego wskazówek, zresztą Piotr Kieleniecki bardzo dobrze czyta zawodników, mamy cały game mamy przygotowany. Oczywiście nie będę go zdradzał, ale mam nadzieję, że jeżeli się uda tylko wystarczy w 80% go zrealizować, albo 70% nawet, a nawet w 50, to będzie zajebiście, będę mega szczęśliwy i powiem wtedy tak naprawdę po tej walce, jaki był game plan, mogę powiedzieć wszystko, a powiem po prostu udało się albo się nie udało i to jest wszystko, to co mogę powiedzieć teraz. Okej, okay, no trochę słówko o przygotowaniach, powiedziałeś, że w Warszawie jesteś w WCA, no ale tam raczej w wadze twojej nie ma za dużo chłopaków, jesteśmy właśnie w Arachionie, powiedz, jak wyglądały te przygotowania, z kim się miałeś okazję przygotowywać, sparować, powiedz nam o tym. Tak naprawdę przygotowania moje odbywają się w WCA, trochę jeszcze w klubie na Stulatim, oczywiście również Poznań, w sensie Wankosu Andrzeja Kościelskiego byliśmy, posparowałem, fajnie chłopaki też to mnie dociążyli, no i teraz tutaj jestem drugi raz w Arachionie, ze względu na to, że mamy tak naprawdę niedaleko, a jest komplet chłopaków, w szczególności to, że Małec sam się też przygotowuje, wiadomo, no numer praktycznie jeden, jeżeli chodzi o ranking polski, tak więc no fajnie z nim też posparować, jeżeli jest taka możliwość, trenerzy tutaj pozwolili, no to raz, że fajnie, bo wiadomo, doświadczony zawodnik, a dwa, że też presja, prawda, no wiadomo, lepszy ode mnie i gdzieś to buduje bardzo dobrze, takie nawet sparingi, które no wiadomo, no, nieważny jest wynik sparingu, bo to jest tylko sparing, ale on zawsze daje takiej pozytywnej myśli, prawda, że no silniejszego nie będzie, nie, w tym kraju. Jasne. Oczywiście o Michale Materle, który tak jak mówię, no aktualnie teraz nie mogłem z nim sparować, ale poprzednio mi pomagał i też no, to jest mój przyjaciel generalnie i bardzo żałuję, że ma tą kontuzję teraz, jeżeli nie możemy się razem przygotowywać, bo myślę, że zarówno ja, jak i on byśmy sobie bardzo dużo pomogli, więc szczególnie on mnie. Życzę Michałowi powrotu do zdrowia i powiedz, ostatnie pytanie, no, w tym roku brałeś walki za granicą, powiedz, czy to jest taki, będziesz kontynuował tą drogę, walczyć i w KSW i trochę poza KSW właśnie za granicami, czy skupisz się bardziej na karierze właśnie tutaj w polskiej organizacji? To wszystko zależy też trochę od federacji i od wódarzy KSW, ponieważ to nie do końca tak jest, że my możemy tak bez słowa, prawda, iść i walczyć. No, nas zobowiązują jakieś kontrakty i sytuacja jest taka, że no, panowie muszą się zgodzić na to i o tyle, co puścili mnie do Wemoli, gdzie tak naprawdę uważam, że ta walka nie była zła. Ja tak zawsze powtarzam, że żadnej przegranej nawet bym nie cofnął czasu, bo ja te walki mnie dużo więcej nauczyły niż każda wygrana. Człowiek się uczy na błędach i ja się cieszę, może nie cieszę się to, że przegrałem, ale że tam walczyłem, że było fajnie i jeżeli tylko nadejdzie taka okazja, że będę mógł jeszcze raz wyjechać, walczyć, nawet rewanż z Wemolą, to ja bardzo bym chciał oczywiście. Dzięki Piotr, życzę Ci powodzenia tutaj w Krakowie. Masz o to komuś podziękować, to jest moment dla Ciebie. Dziękuję bardzo wszystkim swojej pani menadżer Ani Jankowskiej. Dziękuję oczywiście całej Federacji KSW, która umożliwia nam te starty. Dziękuję chłopakom zarówno od siebie z WCA, trenerowi Piotrowi Jelenieckiemu, Michałowi Garnysowi, Tomkowi Lipińskiemu, chłopakom tutaj z Arachionu, chłopakom z Poznania, no i wszystkim sponsorom Durasan, Iron Horse, Icom przede wszystkim, który bardzo mocno mnie wspiera.
Tak więc dziękuję bardzo i wszystkich innych, których nie wymieniłem, bo tego jest tyle, że teraz się nie dałoby. Ale kiedyś wystąpię w takiej koszulce, kiedyś Rokes miał taką koszulkę i każdego wypisanego i rozpapoguję to od ciebie, bo nie jesteśmy w stanie. Oczywiście to trzeba podkreślić, że bez sponsorów ten sport nie ma sensu całkowicie, prawda? My dzięki nim tylko tak naprawdę możemy robić to, co kochamy. Te wszystkie krople potu to są tak naprawdę zawdzięczamy im, bo oni nam pozwalają normalnie funkcjonować i trenować, w sensie żyć sobie gdzieś tam, można powiedzieć, trochę tak bez troska, aczkolwiek to nie jest takie wszystko proste, jakby się wydawało. My nie zarabiamy jak w Stanach, więc generalnie no, cały czas, prawda, trzeba tych sponsorów szukać. No i tak naprawdę wielkie ukłony i podziękowania każdej osobie, która dołożyła mikrocegiełkę w mojej karierze. Dziękuję. Dzięki bardzo.